Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, rozpocznę od bardzo skromnej reprezentacji studentów i pracowników obecnych w czasie dzisiejszej uroczystości, skromnej z wiadomych powodów. Serdecznie witam Państwa, przedstawicieli kadry nauczającej, przedstawicieli studentów, a także doktorów, którzy uzyskali stopień naukowy doktora. Bardzo serdecznie Państwa witam. Witam także, czy przede wszystkim osoby, które mam nadzieję licznie uczestniczą w naszej inauguracji, powłączały różne urządzenia, telefony, tablety, komputery i myślę, że także towarzyszą nam, ja to czuję, co najmniej kilkaset osób nas ogląda, dlatego bardzo serdecznie, nie wiem do której kamery mam patrzeć, żeby bardzo serdecznie Państwa witam. Cieszę się bardzo, że uczestniczycie Państwo w dzisiejszej inauguracji. Szkoda, że w sposób zdalny, ale jednak uczestniczycie. A przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie powitać studentów pierwszego roku, o których wiemy, że także nas oglądają, bo deklarowali chęć oglądania. Serdecznie Was witam i mam nadzieję, że jak najszybciej wirus od nas odejdzie i zobaczymy się w uczelni i będziemy uprawiali dydaktykę w sposób już normalny, w sposób standardowy. Proszę Państwa, dzisiejsza inauguracja przebiega jakby w dwóch wymiarach. Z jednej strony inauguracja jest częścią obchodów 25-lecia naszej uczelni, a z drugiej strony, jak widzimy, inauguracja jest zorganizowana w sposób zdalny, a zatem bez obecności szerszej studentów i pracowników i gości także naszej uczelni. Proszę Państwa, i z tego powodu nasza dzisiejsza inauguracja nie będzie radością, nie będzie świętem akademickim, który zawsze, czy zawsze nam towarzyszący, świętem, który jest z jednej strony podsumowaniem minionego roku akademickiego, a z drugiej strony jest snuciem planów na przyszłość. Oczywiście nie zabraknie akcentów standardowych, normalnych, ale cały czas będziemy mieli w głowie i w pamięci tę dramatyczną sytuację, zwłaszcza, że jak dowiedzieliśmy się dzisiaj, padł kolejny rekord. Proszę Państwa, chciałem także Państwa poinformować, że jak co roku, w tym roku akurat z innych powodów, wielu gości, których zapraszaliśmy na naszą inaugurację, przesłało listy gratulacyjne, przesłało adresy do nas, przede wszystkim zawierające gratulacje, zawierające życzenia, zawierające także i jakby dodawanie otuchy dla nas, dla naszej uczelni. Tych listów gratulacyjnych w tym roku jest wyjątkowo dużo, ponieważ wiele osób nie uczestniczy bezpośrednio w naszej inauguracji, w związku z tym oni przesłali listy za pośrednictwem poczty. Rozpocznę od listu z Kancelarii Prezydenta adresowanego do Jego Magnificencji i tak dalej, rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, pan minister w Kancelarii Prezydenta, sekretarz stanu Wojciech Kolarski składa serdeczne podziękowania za zaproszenia do wzięcia udziału w uroczystości. Ta
pisze, że ta uroczystość to nie tylko ważne wydarzenie dla naszej wspólnoty, ale także dla całego środowiska, w którym nasza uczelnia prowadzi działania naukowe, dydaktyczne i społeczne. W treści tego listu są gratulacje na ręce moje wystosowane z tej okazji, a także list pana prezydenta z głębokim uznaniem i satysfakcją o dokonaniach uczelni. Są równocześnie także życzenia pomyślności w nowym roku akademickim. Pan prezydent pisze, że serdecznie pozdrawiam całą Rzeczpospolitą Akademicką z okazji inauguracji roku akademickiego. Rozpoczyna się w okolicznościach różnych, wyjątkowych. To czas wielu ważnych rocznic i aktualnych wydarzeń istotnych dla życia milionów Polaków, także dla środowisk uniwersyteckich. Pan prezydent wspomina o także rocznicy 40-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów że w pokojowej rewolucji, Solidarności, podziemnym oporze przeciw reżimowi trwającym całe lata, środowisko studenckie zapisało się jako szczególnie ideowe i ofiarne. Także jest mowa o tym, że obecna inauguracja odbywa się w sytuacji epidemicznej zmuszającej do stosowania różnych środków nadzwyczajnych i przede wszystkim do zdalnego kształcenia lub hybrydowego. Równocześnie pan prezydent pisze, że przed uczelniami stoi bardzo ważne zadanie, aby pozostać przestrzenią pluralizmu i dialogu toczonego rzeczowo zgodnie z najwyższymi standardami. Świat akademicki ma do odegrania istotną rolę w poszukiwaniu rozwiązań godzących różnorodne oczekiwania interesy społeczne. Są na końcu życzenia kreatywności, śmiałości, wielu sukcesów w mierzeniu się z tymi wyzwaniami naszych czasów. Do studentów adresowane są życzenia udanego roku, wytrwałości, satysfakcji wybranej drogi. Do badaczy, do nauczycieli akademickich, niech badacze poprzez swoje dokonania naukowe umacniają własny autorytet w społeczeństwie i stają się wzorem dla kolejnych roczników studentów. Dziękujemy bardzo za gratulacje i życzenia, a teraz bardzo proszę panią prorektor Bożenę Sowę o odczytanie pozostałych. Nawet powiedziałbym tylko wymienienie bardzo. Tak, dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, listy gratulacyjne na ręce pana rektora skierowała Podkarpatki Ewa Leniart, pan poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Barbara Bartuś, pan poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusz Szan, pan poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Adam Śnieżek, pan poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Piotr Uruski, pan starosta rzeszowski Józef Jodłowski, starosta łańcucki pan Adam Krzysztoń, starosta przeworski pan Bogusław Urban, burmistrz Robczyc pan Bolesław Bujak, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dr Wirgiliusz Gołąbek, pan profesor Tadeusz Pomnianek, prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pani dr Sylwia Pelc, rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, pan profesor Stanisław Sosnowski, prezydent Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, pan profesor Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pani profesor Anna Szylar, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej imienia profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, pan profesor Maciej Rogalski, rektor Uczelni Łazarskiego, pani Barbara Kiełt, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, pan pułkownik Mariusz Stopa, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, pan Wasyl Pawlynuk, konsul generalny Ukrainy w Lublinie, pan Stanisław Pepera, dyrektor zespołu szkół nr 2 w Rzeszowie, pan generał Jacek Kitliński, dyrektor Generalnej Służby Więziennej i pan dr Jerzy Deneka, dyrektor Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chcę Państwa też poinformować, że
mieli swoją obecnością nas zaszczycić przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej osobiście, ale my, jak Państwo wiecie, w czwartek żeśmy zmienili formułę inauguracji, także proszę też traktować Uniwersytet i Politechnikę jako te uczelnie, które nam dobrze życzą, tak bym powiedział. Gratuluję. Proszę Państwa, przejdę do bardzo krótkiej prezentacji 25-lecia, bo to jest bardzo istotne, a w drugiej części też bardzo krótko powiem o aktualnej sytuacji w uczelni i zamierzeniach, które przyjęliśmy, a które mam nadzieję będziemy konsekwentnie wdrażać. Jak Państwu wiadomo, uczelnia powstała w grudniu 1995 roku decyzją ministra ówczesnego edukacji narodowej o utworzeniu Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania. Tak wtedy brzmiała nazwa. Była to siedziba tej uczelni była w Przemyślu, a była to pierwsza uczelnia, pochwalę się, pierwsza uczelnia na ścianie wschodniej. Nie było w Lublinie, nie było w każdym razie na całej ścianie wschodniej, tym bardziej na Podkarpaciu, uczelni niepublicznej nie było, byliśmy pierwsi, ale także byliśmy pierwszą cywilną uczelnią utworzoną w Przemyślu. W 1997 roku, czyli dwa lata po utworzeniu, został oddany do użytku Pałac Lubomirskich, przeznaczony przez wojewodę Przemyskiego na pierwszą siedzibę tej uczelni. Jest to piękny pałac położony w pięknym parku na Bakończycach w Przemyślu i była to nasza pierwsza siedziba. Dzisiaj chciałem tą drogą podziękować bardzo serdecznie panu wojewodzie, który bardzo nam wtedy pomógł. W roku 98 uczelnia nadaje dyplomy ukończenia studiów licencjackich pierwszym 545 absolwentom. Już 98, studia licencjackie oczywiście. W 1999 uzyskaliśmy zgodę ministra edukacji narodowej ówczesnego na utworzenie w Rzeszowie Wydziału Zamiejscowego. Powiem nieskromnie, że była to jedna z najmądrzejszych moich decyzji zawodowych w życiu, że właśnie dzięki temu, że wtedy wystąpiłem o zgodę na utworzenie Wydziału Zamiejscowego, a za chwilę rozpoczęliśmy budowę kampusa rzeszowskiego. Dzięki temu uniknęliśmy tych perturbacji, które później się pojawiły, demograficznych, perturbacji geograficznych, powodujących, że miasta, które utraciły status województwa, niestety trochę zaczęły pod względem gospodarczym i społecznym podupadać. W 1990 roku rozpoczęliśmy tworzenie własnej, tak zwanej pierwszej etatowej kadry naukowej, co zaowocowało później, niedługo, pierwszymi uprawnieniami magisterskimi i wreszcie także uprawnieniami do nadawania stopnia doktora. Kadra ta była wspierana, był to korpus kilkunastu pracowników, dzisiaj to są już panowie, państwo, doktorzy habilitowani, sędziowie NSA. W każdym razie była to grupa kilkunastu pracowników, która bardzo konsekwentnie rozpoczęła pracę nad doktoratami, habilitacjami. Oczywiście wspierana przez doświadczonych, wybitnych naukowców. Wtedy jeszcze z UMCS-u w Lublinie, że wspomnę pana profesora Skrzydłę, wspomnę pana profesora Pieniążka świętej pamięci, że wspomnę wielu innych, którzy kolegów z Lublina, którzy zajęli się opieką nad naszą profesora Szyrianskiego, no, który cały czas pracuje. W każdym razie była to daleko idąca pomoc ze strony Lublina, a później to wsparcie koledzy uzyskiwali ze strony wybitnych uczonych z UJ-u, pana profesora Andrzeja Cola, pana profesora Zbigniewa Ciąkalskiego. W 2000, to wolno powiedzieć, nastąpiło oddanie do użytku własnego obiektu dydaktycznego w Centrum Przemyśla o powierzchni 3000 m2,
znanego jako Bałtyk. A więc w 2000 roku, a więc po pięciu latach, nakładem wydawnictwa uczelnianego ukazuje się 50. pozycja wydawnicza. Czyli w tej 50. były podręczniki, skrypty, były monografie, ale proszę zauważyć, już po 5 latach nam się udało 10 rocznie wydawać publikacji. W 2001 roku jako jedna z pierwszych uczelni niepublicznych uzyskujemy uprawnienia magisterskie na kierunku administracja. Ja przypomnę, Państwo nie pamiętacie tego, tak zwłaszcza młodzież, że to były lata 90., początek 2000, gdy podchodziło się z dystansem do uczelni niepublicznych, gdzie bardzo ostrożnie nadawano prawa uprawnienia do nadawania stopni. I my, tworząc silny kierunek administracji, uprawnienia magisterskie dostaliśmy. Proszę Państwa, dowodem naszej pozycji naukowej była wspólnie organizowana z Uniwersytetem imienia Iwana Franki we Lwowie międzynarodowa konferencja Współpraca polsko-ukraińska warunkiem ładu polityczno-gospodarczego w Europie i co najważniejsze towarzysząca uroczystości wręczenia Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego przez wtedy jeszcze papieża Jana Pawła II, który był we Lwowie. A więc my byliśmy jednym wespół z uniwersytetem, jednym z głównych punktów programu wizyty Jana Pawła II we Lwowie. Jak Państwo zauważyliście, ja nie wymieniam konferencji, które co roku się odbywają, bo to wszędzie się odbywają, ale tę pozwoliłem sobie wymienić szczególnie, bo dla nas to był ogromny, ogromny zaszczyt. W 2003 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowej siedziby zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji, tutaj ten tak zwany Collegium Administrativum, w którym się znajdujemy, o powierzchni 11 500 metrów. Proszę Państwa, w 2003 roku wydajemy pierwsze dyplomy magisterskie. Wreszcie w 2003 roku także miarą naszego znaczenia naukowego było powierzenie uczelni organizacji ogólnopolskiego zjazdu katedr prawa cywilnego pod tytułem 40 lat kodeksu cywilnego. Gościliśmy tutaj wszystkich przedstawicieli cywilistów z całej Polski, nie tylko, bo byli przedstawiciele uczelni zagranicznych. W 2004 roku prowadzimy już 24 kierunki na studiach podyplomowych. W 2005 roku ukazuje się 100. pozycja wydawnicza. W 2005 roku tworzymy tak zwany wielomieszkaniowy dom studencki, a więc oryginalne rozwiązanie, które pozwala studentów kwaterować w warunkach domowych, w warunkach mieszkaniowych. Wreszcie w 2007 roku uzyskujemy uprawnienia do prowadzenia kierunku prawo i wtedy też następuje zmiana nazwy uczelni na Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. W 2008 roku oddaliśmy do użytku kolejny budynek Collegium Juridicum, to tak zwany B, gdzie głównie odbywają się zajęcia z prawa o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. I w tym czasie nastąpił taki intensywny proces zdobywania stopni naukowych przez koleżanki i kolegów na UMCS-ie w Lublinie. Niemal co roku po 2-3 habilitacje. I to właśnie prowadziło nas, jak mówię, do uzyskania... Już ja mi się już te daty mylą. W każdym razie do uzyskania niedługo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk. W 2009 roku wprowadzamy nowatorski, pilotażowy w skali kraju system praktyk zawodowych na kierunku prawo. Patronat sprawuje minister sprawiedliwości na podstawie porozumienia z naszą uczelnią. W 2009 roku zostaje oddany do użytku klub studencki Zemsta Docenta. Będę wyjaśniał, skąd się nazwa wzięła, bo to dłuższy wywód.
wszystkie te dotychczasowe inwestycje, o których mówiłem, realizowane były ze środków własnych uczelni. Dopiero w 2000, tym się, proszę Państwa, różnimy od uczelni niepublicznych, że uczelnia niepubliczna otrzymuje pieniądze w ramach dotacji, a my musieliśmy te pieniądze wypracować. Dopiero w 2000, i jak Państwo widzicie, inwestowaliśmy je w przyszłość. Inwestowaliśmy je właśnie w budynki, w księgozbiór, w rozwój naukowy koleżanek, kolegów, bo także ten rozwój był wspierany finansowo przez uczelnie i to wszystko się złożyło na to, na tę sytuację dzisiejszą. Dopiero w 2009 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego w wysokości 8 milionów złotych na budowę trzeciego obiektu, czyli tak zwanego C Collegium Securitatis, ale i tak wkład uczelni musiał wynieść 5 milionów złotych i wybudowaliśmy budynek o powierzchni 2800 metrów. W 2010 roku uzyskujemy uprawnienia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrne. W 2010 roku oddajemy także restaurację w ogrodach. W 2010 roku, proszę Państwa, podkreślę, wszyscy dzisiaj fascynujemy się fotowoltaiką, wszyscy dzisiaj uważamy, że fotowoltaika to jest przyszłość, a my 10 lat temu, w 2010 roku, byliśmy pierwszą w Polsce uczelnią, która tak zdecydowała się na zasilanie tego systemu energetycznego uczelni źródłem fotowoltaicznym. Widzicie Państwo, cały kampus jest udekorowany, mówiąc w cudzysłowie, tymi panelami fotowoltaicznymi. I byliśmy krótko mówiąc, prekursorami. Proszę Państwa, myśmy wtedy w 2010 roku już oddali do użytku stacje ładowania samochodów. W 2010 roku. I to się opłaciło, jak słyszę, w istotnym stopniu nas to uwalnia od, czy obniża nam koszty. Nie wiem, na ile to jest prawdą, ale powiem od razu zastrzegam, że może to nie być prawda, ale tak zostaliśmy poinformowani przez firmę, która nas tutaj wyposażała, że wtedy pod względem powierzchni nie było w Polsce takiej powierzchni fotowoltaicznej. Proszę Państwa, w 2011 roku, w 2012 roku zakończyliśmy tworzenie tych pięknych ogrodów uczelnianych. W 2011 roku otworzyliśmy nowoczesne laboratorium kryminalistyczne, ale w 2016 roku utworzyliśmy Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Mieści się w budynku C, mieści się w nim laboratorium kryminalistyczne z pracowniami identyfikacji kryminalistycznej, medycyny sądowej, biologii oraz badań wariograficznych, laboratorium symulacji zdarzeń, w skład którego wchodzą pracownia bezpieczeństwa lotniczego oraz pracownia balistyki, a także pracownia badań nad terroryzmem. Proszę Państwa, w 2016 roku nastąpiło bardzo ważne wydarzenie, mianowicie nastąpiło przeniesienie siedziby uczelni z Przemyśla do Rzeszowa. Pewnie część z Państwa tego nie wie, ale nas w Rzeszowie witał wtedy na rynku zespół Perfekt, specjalnie dla nas. Oczywiście wraz z panem prezydentem Ferencem. Bo ja też byłem na scenie, ale na siebie było trudno witać. Byłem tylko jakby takim uczestnikiem. W 2020 roku. Proszę Państwa, bardzo istotne jest podkreślenie, że w 2018 roku otrzymaliśmy 8 milionów złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie naszego projektu Nowy Wymiar Studiowania. I ten nowy wymiar, oczywiście długo by o tym mówić, ten nowy wymiar studiowania to jest nasza nowa koncepcja kształcenia,
której celem ostatecznym jest przejście na system punktowy naszej uczelni, czyli odejście z ocen, a zdobywanie przez studentów punktów. I ta nasza koncepcja, ten nasz projekt spotkał się właśnie z uznaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i przyznano nam 8 milionów. Powiem więcej, w następnym roku przyznano nam kolejne 8 milionów. W tej chwili jesteśmy na etapie rozpisywania ról właśnie na wspomożenie tej nowej koncepcji kształcenia. Już od lutego prawdopodobnie przejdziemy na obsługę informatyczną i całkowicie na ten system punktowy. W tej chwili firmy informatyczne pracują nad ubraniem tej koncepcji kształcenia w programy informatyczne i w język informatyczny. I powiem, że mi się trochę data zgubiła, teraz sobie przypomniałem, że jeszcze po drodze było bardzo wydarzenie, chyba w 2018, chyba tak, w 2018 roku było bardzo wydarzenie, bardzo ważne wydarzenie w naszej uczelni, mianowicie po raz kolejny nasza uczelnia, jako jedyna niepubliczna uczelnia, otrzymaliśmy prawo zorganizowania, czy przywilej zorganizowania zjazdu katedr i ogólnopolskiego zjazdu zakładów i katedr prawa karnego. Kilkuset było uczestników naszej uczelni. Okazało się, że nie było już takich głosów na końcu krytycznych, to znaczy, że ta organizacja wypadła nieźle. Proszę Państwa, i przechodzę do współczesności, a jeszcze pozwolicie Państwo, że jeszcze zakończę takim stwierdzeniem. Mianowicie, że są wydarzenia, fakty, które nas sytuują jako uczelnię mającą wymiar ogólnopolski, a nie tylko regionalny, lokalny, rzeszowski. Przypomnę, że organizujemy ogólnopolską olimpiadę wiedzy o państwie i prawie. No w tej chwili ze względów pandemicznych to jest trochę zawieszone, ale laureaci tej olimpiady dostają się na studia prawnicze. Na przykład Uniwersytet Jagielloński przyjmuje laureatów bez żadnych kwalifikacji. Że uczelnia jest siedzibą Ogólnopolskiego Forum Kierowników Katedr Prawa Administracyjnego Nauki i Administracji. Że wydajemy ogólnopolskie czasopismo Administracja. Że jesteśmy inicjatorami i gospodarzami Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów zrzeszającego najwybitniejszych konstytucjonalistów z Polski i z Ukrainy. W rankingach m.in. Dziennika Gazety Prawnej Rzeczpospolitej nasz kierunek prawo i nasz kierunek administracja plasują się na czołowych miejscach. To są jedynie przykłady. Proszę Państwa, i oczywiście mówiąc o przyszłości, o nowym roku akademickim, no nie możemy pominąć tej nadzwyczajnej sytuacji. Jak Państwo wiecie, staraliśmy się, aby połączyć z jednej strony kształcenie, zwłaszcza na studiach stacjonarnych, kształcenie stacjonarne ze zdalnym, bo uważaliśmy, że student musi mieć nawet wzrokowy kontakt z nauczycielem akademickim, że nie może być student odizolowany od uczelni, od swojego profesora, od literatury, ale i tak jak Państwo wiecie, studenci, zwłaszcza studiów stacjonarnych, tak żeśmy zaplanowali zajęcia, ale niestety wczoraj czy przedwczoraj, znaczy nawet uprzedziliśmy tę decyzję o tym, że Rzeszów ma kolor czerwony. Ja podjąłem decyzję chyba w czwartek, że na razie do końca października zajęcia na studiach stacjonarnych odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej. Natomiast na studiach niestacjonarnych od początku wiedzieliśmy, że będą zdalne. Powiem też, że na studiach, że studia niestacjonarne, no to jakby obowiązują inne trochę reguły. My zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to utrudnienie w działalności dydaktycznej i będziemy starali się jak najlepiej, zresztą to robimy, te zajęcia prowadzić. Jesteśmy, i tu już nikt nie może narzekać, a takie były narzekania,
czasami uzasadnione, w poprzednim semestrze, gdzie wszystkie uczelnie w Polsce się uczyły zdalnego nauczania, żadna nie była przygotowana, żadna. Nawet uczelnie informatyczne nie były przygotowane, bo im wysiadały, z tego co wiemy, te łącza internetowe. Więc w tej chwili jesteśmy naprawdę pod względem technicznym przygotowani bardzo dobrze, natomiast także pod względem merytorycznym dzięki edukatorowi. Proszę Państwa, ja się zobowiązałem i zobowiązuję się w tej chwili, patrząc w oczy do kamery studentom, że edukatory, że w październiku poświęcam 2 tygodnie na to, żeby przypilnować, że tak powiem, rzetelność tworzenia edukatorów, żeby to był rzeczywiście prawdziwy asystent studenta i prawdziwa pomoc dydaktyczna dla studenta. Cóż, oczywiście będziemy się starali także tworzyć formy, które z natury rzeczy odbywają się, formy dydaktyczne, które z natury rzeczy odbywają się w uczelniach, na przykład koła naukowe, posiedzenia kół naukowych. No, będzie trudno łączami teamsowymi czy skype'owymi posiedzenia kół, ale będziemy się starali, jak już uruchomimy ten nowy rok akademicki, to myślę, że i z tym się uporamy. Proszę Państwa, cóż, chciałbym studentom, zwłaszcza studentom pierwszego roku, życzyć w nowym roku akademickim przede wszystkim zdrowia i ostrożności, życzyć, abyście Państwo jako młodzi ludzie mający świadomość tego, jaki dramat nam towarzyszy, abyście Państwo nie lekceważyli tego, że młodych to nie dotyczy, że młodzi mogą podchodzić do tego, nazwijmy to, z większym dystansem. Niestety ten wirus lubi wszystkich, dokładnie wszystkich, i młodych, i średnich, i starszych, i kobiety, i mężczyzn, i dzieci nawet. Dlatego życzę Wam przede wszystkim zdrowia, ale życzę Wam, żeby ten czas spędzony w domach, żebyście Państwo wykorzystywali właśnie na naukę, bo macie więcej czasu. Macie więcej czasu. Ja powiem, że też może wreszcie nam się uda prowadzić jako zasadę bezwzględnie obowiązującą tę filozofię SBS, step by step, czyli systematyczność, po prostu. O ile wiem, że w Rzeszowie czyhają na Was różne pokusy, to o tyle w domu siedzicie Państwo, tych pokus jest mniej. Dlatego ta możliwość studiowania systematycznego jest zdecydowanie większa. I będziemy cały czas, proszę Państwa, cały czas będziemy kierować się takim pięknym powiedzeniem Heraklita z Efezu, że nauczać to rozniecać ogień, a nie wypełniać puste wiadra czy wiadro. Dlatego, że nauczanie, a nawet w tym okresie pandemii. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do dalszych punktów programu naszej inauguracji, to część pewnie z Państwa wie, że parę miesięcy temu zmarł nasz wieloletni kolega, wieloletni dziekan Wydziału Prawa UMCS-u, pan profesor Antoni Pieniążek. I bardzo Państwa proszę o powstanie i uczczenie jego pamięci chwilą ciszy. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie do immatrykulacji. Nie ma wystąpienia gości. W związku z tym ten program jest krótszy, trochę uboższy. Bardzo proszę Panią Prorektor. Szanowni Państwo, bardzo proszę o złożenie ślubowania.
wstępując do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, poproszę o powtarzanie ślubowania. Wstępując do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ślubuję uroczyście. Wstępując do społeczności akademickiej Wyższej, powtarzajcie. Wstępując do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ślubuję uroczyście zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, dbać o godność studenta i dobre imię uczelni, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i życiu szkoły, kultywować tradycje narodowe i wartości humanistyczne oraz zwyczaje akademickie. Przestrzegać zasad kultury współżycia wobec pracowników uczelni i kolegów. Przestrzegać regulaminu studiów i przepisów obowiązujących w uczelni. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Byliście wyróżnionymi, bo zawsze studentów jest więcej w czasie uroczystej inauguracji, gdy immatrykulujemy studentów pierwszego roku, także jesteście Państwo wyróżnieni. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie miejsc. A teraz poproszę przedstawiciela samorządu studenckiego, pana Michała Rzepkę, o zabranie głosu. Bardzo proszę. Jak to technicznie zrobimy, bo tu widzę mikrofonu nie bardzo. O, jest tutaj. Magnificencjo, szanowny panie rektorze, panie dziekani, drodzy studenci, koleżanki i koledzy. Mam zaszczyt stanąć dzisiaj przed państwem jako przedstawiciel wszystkich studentów naszej uczelni podczas kolejnej już inauguracji roku akademickiego. Pozwólcie państwo, że na wstępie pogratuluję najlepszym absolwentom na kierunkach administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo oraz zarządzanie. Wasza ciężka praca i zaangażowanie przyniosły efekty. To właśnie dzięki wam nie przestajemy wierzyć w dobrą przyszłość. Moje gratulacje nie mogą minąć również autorów najlepszych prac dyplomowych. Spośród tak wielu studentów to właśnie wy wymienieni zostaliście jako ci najbardziej zasłużeni. Mówi się, że sukces ma wielu ojców, ale pamiętajcie też, że ojcem waszego sukcesu jesteście wy sami. Niewątpliwie jednak osiągnęliście go o wiele łatwiej przy nieocenionym wsparciu waszych promotorów, będących częścią tak znamienitej kadry naukowej. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to nowoczesna uczelnia wychodząca naprzeciw oczekiwaniom współczesnego studenta. Rozwiązania, jakie wprowadzam, mają na celu ułatwienie studentom dotarcie do źródeł wiedzy, szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Koleżanki i koledzy,
To, że dziś możemy przywitać Was w społeczności akademickiej, pokazuje, że jesteście o krok przed tymi, którzy jeszcze się wahają. Uświadamia, że chcecie się rozwijać, zdobywać wiedzę i poszerzać horyzonty. Pamiętajcie o samorządzie studenckim, Rzeczniku Praw Studenta i kadrze naukowo-dydaktycznej. Dzięki nim każdy, nawet zdawałoby się utracony bezpowrotnie sens, może jeszcze wrócić. Dziś przejmujecie pałeczkę od starszych kolegów, którzy już wiedzą, że nie ma się czego bać. Biegnąc w maratonie po tytuł zawodowy, zróbcie wszystko, by jej nie wypuścić z rąk. By stać się wzorem i autorytetem, a za kilka lat z dumą przekazać pałeczkę dalej. Stawiacie dopiero pierwsze kroki w waszej akademickiej karierze, w uczelni świadomie przez was wybranej, która, jestem o tym głęboko przekonany, was nie rozczaruje i która zapewni wam solidną podstawę do błyskotliwej kariery i interesującego życia zawodowego. W murach tej uczelni z pewnością rozwiniecie skrzydła. Pamiętajcie jednak, że studiowanie wymaga determinacji, cierpliwości i odwagi. Pamiętajcie też, że popełnianie błędów jest nieuniknione. Najważniejsze, byście potrafili wyciągać z nich wnioski, przekuwając je w narzędzie rozwoju. Potraktujcie ten etap swojego życia jako lekcję, która pomoże wam łatwiej kierować swoim losem i osiągać szybciej lepsze wyniki. Życzę wam spokojnego zdobywania wiedzy. Życzę wam, by kierunek, który wybraliście, okazał się trafnym wyborem, waszym powołaniem, abyście wykorzystali w pełni tę wielką szansę. Życzę również, aby studia w WSP i Jarzeszowskiej Szkole Wyższej były najpiękniejszym okresem w waszym życiu, byście tutaj wyrobili sobie nawyk kształcenia oraz rozwijania się. Serdecznie witam was i życzę, aby wszystkie najbardziej dalekosiężne plany spełniły się i obyście znaleźli tu nie tylko wiedzę, ale i możliwość realizacji waszych pasji. Życzę wam podejmowania dobrych wyborów. Jeden, ten o wyborze uczelni, już za wami. Jestem dumny z bycia studentem WSP i Jarzeszowskiej Szkoły Wyższej. Mam nadzieję, że od teraz i wy będziecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Także bardzo się cieszymy, że Samorząd Studencki tak widzi tę uczelnię. Tak, proszę Państwa, zaczynam się trochę niepokoić, bo żadnego poważnego błędu jeszcze nie popełniliśmy. A ja zawsze mówię, że błąd świadczy o udanej inauguracji. Tfu, tfu, oby tak nie było. To teraz, proszę Państwa, bardzo proszę Panią Prorektor o odczytanie listy studentów, absolwentów nagrodzonych. Ja chcę Państwu powiedzieć, że jest ich sporo, ale dochodzimy do wniosku, że naprawdę warto wyróżniać najlepszych, że nawet trochę bijemy się w piersi, że nie do końca ten program Najlepsi Studenci wdrażamy z całą konsekwencją i stanowczością, bowiem naprawdę mamy wielu znakomitych studentów, mamy wielu, którzy napisali znakomite prace i dlatego chcemy, żeby te nazwiska zostały wymienione właśnie na inauguracji i publicznie. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, nagrodę imienia profesora Marcina Jełowickiego dla najlepszego absolwenta studiów na kierunku administracja w roku akademickim 2019-2020 otrzymuje pani Małgorzata Hebda. Najlepszym absolwentem studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne została pani Paula Kubas. Najlepszą absolwentką studiów na kierunku prawo została pani Alicja Jaworska. Natomiast najlepszą absolwentką studiów na kierunku zarządzanie została pani Sandra Gida. Dziękuję. I teraz może pozwolę sobie odczytać nagrody, które zostały przyznane za najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2019-2020. W kategorii prac magisterskich pierwszą nagrodę otrzymuje pani Bernadeta Drost za pracę pod tytułem Organizacja i funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w powiecie Robczycko-Sędziszowskim. Promotorem pracy magisterskiej był pan dr Przemysław Niemczuk. Drugą nagrodę otrzymuje pani Joanna Ziaja za pracę pod tytułem Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gmin na przykładzie gminy Chełmiec. Promotorem pracy była pani dr Grażyna Pelewicz. Trzecią nagrodę otrzymuje pani Mariola Chorzępa za pracę pod tytułem Archiwum Zakładowe jako znaczenie, jego znaczenie i funkcje na przykładzie archiwum spółki akcyjnej branży gazowniczej. Promotorem pracy był pan profesor Krzysztof Edhardt. W kategorii prac licencjackich pierwszą nagrodę otrzymuje pani Agnieszka Oswald za pracę pod tytułem Rola inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu. Promotorem pracy był pan profesor Kazimierz Jaremczuk. Drugą nagrodę otrzymuje pani Agnieszka Zaguła za pracę Analiza i ocena wpływu systemu zamówień publicznych na budżet jednostki samorządu terytorialnego za lata 2019-2020
2017-2019. Promotorem pracy była moja skromna osoba. I trzecią nagrodę otrzymuje pani Wioletta Tobiasz Szaszowska za pracę pod tytułem Wpływ programów socjalnych i świadczeń rodzinnych na przestępstwo znęcania się w obrębie rodzin zamieszkałych na terenie powiatu sanockiego. Promotorem pracy był pan doktor Kazimierz, pan doktor Bartłomień Kowalski. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Gratuluję bardzo serdecznie laureatom. Te wyróżnienia były przyznawane przez komisję, także nie było łatwo, aby dzisiaj być odczytanym jako laureat, czy jako ten wyróżniający się absolwent. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie do uroczystych promocji doktorskich. Zaraz poproszę pana profesora Eckharda, który już się specjalizuje w naszej uczelni w sprawach promocji, w promocjach doktorskich. W związku z tym poproszę pana profesora Eckharda, aby informuje, że państwa, że promocja dotyczyć będzie i przysięgę będą składać następujący doktorzy, którzy uzyskali stopnie doktora. Pan doktor Marcin Harasimowicz, pani doktor Anna Pieniak i pani doktor Agnieszka Sikorska. Bardzo proszę pana profesora. Proszę o powstanie. Prześwietni doktoranci, po zdaniu z wyróżnieniem egzaminów, które przepisowo zostały ustanowione dla zbadania wiedzy tych, którzy w dziedzinie nauki pragną uzyskać tytuł i godność doktora, zwróciliście się do nas, abyśmy zaszczycili was tą godnością, do której dążyliście. Lecz najpierw należy złożyć zapewnienie, że zawsze będziecie takimi, jakimi nakazuje wam być godność, którą otrzymacie. Przysięgnijcie więc najpierw, że zachowacie na zawsze pełną czci pamięć o tej uczelni, na której osiągnęliście wysoki stopień naukowy i że będziecie wspierali jej idee i dążenia naukowe w miarę swoich sił. Następnie, że zachowacie w całości i nieskazitelności godność, którą na was przelewamy i nigdy nie splamicie jej złymi obyczajami albo niesławnym życiem. Wreszcie, że nie dla nieczystego zysku ani dla próżnej chwały będziecie pilnie uprawiali badania naukowe i naprzód posuwali naukę, lecz aby szerzyć prawdę i aby jej światło niosące dobro ludzkości tym jaśniej błyszczało. Na to z całego serca uroczyście przysięgnijcie. Nic zatem już nie stoi na przeszkodzie temu, byśmy nadali wam tę godność, którą pragniecie uzyskać. Proszę promotora pana profesora Andrzeja Cola o dokonanie promocji pana doktora Marcina Harasimowicza, który na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem Nowy model kary łącznej, wybrane zagadnienia materialno-prawne oraz pomyślnie dany w egzaminach uzyskał stopień doktora w dyscyplinie nauki prawne. Vivem polonum, remissia pluriundum ex decreto ordinis mei literarum juridicarum specialiter juris doctorem creo. Creatum renuncio omniaque doctoris jura ac privilegia inter confero in eiusque rei fidem hoc diploma universitatis sigillo insignitium tibi in manus strado. Proszę promotora, pana profesora Zbigniewa Czarnika o dokonanie promocji
pani dr Anny Pieniak, która na podstawie sprawy doktorskiej pod tytułem Sytuacja prawna przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne oraz pomyślnie zdanych egzaminach uzyskała stopień doktora w dyscyplinie nauki prawne. Dziękuję. Ergo ego, promotor legitime constitutus, te dominam annam pieniak civem polonam, kraśnik oriundam, ex decreto orindis mei literarum, judiciarum specialiter juris doctorem creo, tratam renuncio omniac doctoris jura ad privilegia in te confero, in eiusque rei fidem hoc diploma universitatis sigillo insignitum tibi in manus trago. Proszę pana profesora Krzysztofa Edharta w zastępstwie promotora o dokonanie promocji pani dr Agnieszki Sikorskiej, która na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem Publiczno-prawne uwarunkowania ratownictwa oraz pomyślnie zdanych egzaminach uzyskała stopień doktora w dyscyplinie nauki prawne. Bardzo proszę. Ergo ego decanus in loco promotoris te domina magnetem editem Sikorska sivem polona resovia oriundam. Ex decreto ordinis promotorius literarum i recitiarum specialiter juris doctorem creo. Creatam renuntio omniaque doctoris jura ad privilegia in de confero. In eisque rei fidem hoc diploma universitatis sigillo insignutum tibi in manus rado. Dziękujemy Państwu doktorom. Może czas dla fotoreporterów. Fotoreporterzy chcą zdjęcia zrobić. Bardzo prosimy. Pamiątkę. Może byście Państwo promotorów zaprosili. A może i rektora. Dziękujemy bardzo panom promotorom, państwu promotorom, bo pani promotor była nieobecna i dziękuję, gratuluję jeszcze raz serdecznie państwu doktorom, którzy no trochę czekali niestety z powodów pandemicznych, ale myślę, że opłacało się poczekać do dzisiejszej pięknej uroczystości promocji doktorskiej. Bardzo serdecznie gratuluję. Proszę o zajęcie. Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie miejsc. Zanim zapowiem ostatni punkt programu, to chciałem też bardzo serdecznie podziękować koleżankom i kolegom obecnym i nieobecnym, także już niepracującym za całe 25 lat, niektórym za krótszy okres pracy w naszej uczelni. Długo by wymieniać nazwiska osób, które w istotny sposób przyczyniły się do powstania i rozwoju uczelni. Pewnie będzie czas na to przy okazji tej głównej uroczystości jubileuszowej, bo no niestety obchody 25-lecia prawdopodobnie przeniesiemy na okres popandemiczny. Będzie to z opóźnieniem, dlatego że no trudno organizować obchody 25-lecia, czy przedsięwzięcia, czy konferencje, czy nawet tę uroczystą, mi się marzyło, żeby po raz kolejny Perfekt zagrał. Już nawet pewne rozmowy zaczęliśmy prowadzić, ale niestety Perfekt postanowił przejść na,
na zasłużoną emeryturę, wiedząc, kiedy zejść ze sceny. I proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję koleżankom i kolegom za te 25 lat, ale i także za rok akademicki 19-20. A teraz poproszę panów profesorów Zbigniewa Czarnika i Roberta Savuę o wygłoszenie dwugłosu inauguracyjnego. Wyjaśnię, co to znaczy dwugłos inauguracyjny. Otóż doszliśmy do wniosku rok temu, że będzie bardziej atrakcyjniejszy wykład inauguracyjny, jeśli będzie miał charakter dwugłosu, a nie jednogłosu. I rok temu żeśmy sprawdzili, czy jako swego rodzaju eksperyment, i on się powiódł, bowiem otrzymywaliśmy głosy pozytywne o takiej formie wykładu inauguracyjnego, dlatego kontynuujemy tę koncepcję. Bardzo proszę panów profesorów Zbigniewa Czarnika, pana profesora Roberta Savuę o wygłoszenie dwugłosu inauguracyjnego Wolność zgromadzeń, aspekt administracyjno-prawny. Bardzo proszę. Magnificencjo, rektorze, szanowny senacie, trochę w formule okrojonej, ale niezależnie od tego, takim ciałem senat jest. I wszyscy państwo, którzy w ten nietypowy sposób uczestniczycie w dzisiejszej naszej inauguracji. Oczywiście wygłoszenie wykładu w czasie takiej uroczystości no jest takim jednak dużym zaszczytem. My, dziękując wspólnie z panem Robertem, panem profesorem Robertem, za stworzenie nam takiej możliwości w tych trudnych czasach, ufamy, że podołamy temu postawionemu przed nami zadaniu. Udźwignięcie takiego obowiązku wiąże się nie tylko z samym wystąpieniem przed państwem, a zwłaszcza teraz jeszcze przed tymi elektronicznymi urządzeniami, ale przede wszystkim jest związane z zaproponowaniem takiego tematu wykładu, by można było po prostu jakoś zrozumieć to, o czym prawnicy próbują rozmawiać, gdy naukowy spór toczą. Generalnie przeświadczenie takie funkcjonuje, że jeśli prawnicy mają coś powiedzieć, to najczęściej skomplikują i nic jasno nie są w stanie z siebie wydobyć. No tak myślą o tym, co prawnicy mają do powiedzenia, wszyscy ci, którzy nie odebrali jurydycznej edukacji. Dla takich osób wszystko jest jasne, proste i oczywiste. Natomiast gdy przechodzimy na grunt prawa, już tak niestety nie jest. Ale w obecnej chwili my zauważamy takie też no nie do końca dobre zjawiska. Mianowicie pojawiają się takie sytuacje, że nawet grupy jurystów zaczynają, a więc ludzi wykształconych w tym rzemiośle, zaczynają na użytek, powiedzmy, doraźności pewnej i chwili głosić poglądy, które nie trzymają się pewnego kanonu ustalonego dla dyskusji prawniczej. Dokonując wyboru tematu na dzisiejsze spotkanie, staraliśmy się zaproponować taką problematykę, która w jakimś sensie jest wszystkim dostępna. Bo wolność zgromadzeń w ujęciu publiczno-prawnym, bardziej administracyjno-prawnym, bo to materia, która również tu pana profesora Krzysztofa dotyka jako konstytucjonalisty, to ta problematyka publiczno-prawna, szeroko rozumiana, wydaje się zagadnieniem możliwym do przedstawienia, bo każdy z nas w jakiś sposób spotyka się z tą problematyką w otaczającej nas codzienności. Rzec można nawet, że zgromadzenia przeżywają obecnie swój renesans. Każde medium bombarduje nas doniesieniami z pola ich odbywania, informując rzetelnie lub częściej nierzetelnie o prawnych lub bezprawnych działaniach uczestników zgromadzeń albo organów państwa. Podjęta przez nas próba przedstawienia oczywiście skrótowego tego zagadnienia, bo przecież czas jest ograniczony, ma na celu doprowadzenie do
lepszego zrozumienia samej istoty tej wolności, a przede wszystkim do wypracowania takiego ostrożnościowego mechanizmu w ocenianiu tego, co dociera do nas z zewnątrz, a wiąże się z wolnością zgromadzeń. Generalnie można powiedzieć, że dwa podejścia się nam rysują w tym zakresie. Jedno bardziej restrykcyjne, a drugie bardziej takie liberalizujące, takie podążające za bliżej niezdefiniowaną nowoczesnością. I my między tymi dwoma skrajnymi opcjami intelektualnymi pozostajemy, mając przed sobą informacje o konkretnych zdarzeniach, które w związku z realizacją wolności dzieją się na naszych oczach, albo też o nich się dowiadujemy. Ponieważ ta wolność ma być przedstawiona w konwencji dwugłosu, więc przydałby się tu narrator, który by tak prowadził nas i zadawał nam jakieś pytania. Na razie tym narratorem jestem ja, ale też tak z profesorem ustaliliśmy, że trochę bardziej dominująco tutaj będę przedstawiał pewne kwestie. Natomiast profesor jako człowiek, ja bardziej tak restryktywnie, konserwatywnie, a profesor jako człowiek nowoczesny, takim liberalnym tokiem odniesie się do tych zaprezentowanych przeze mnie tez. Zgodnie z treścią artykułu 57 Konstytucji każdemu zapewnia się wolność organizowania zgromadzeń pokojowych, uczestniczenia w nich. To taka formuła wyjściowa. W nauce i w orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że ta wolność tam właśnie odznaczona czy zawarta ma charakter indywidualny i zbiorowy. Indywidualny w tym zakresie, że przysługuje jednostce. Natomiast zbiorowy dlatego, że może być realizowana tylko i wyłącznie przez wspólne działanie, no uczestniczenie w zgromadzeniu. W tym zakresie sporu nie ma. Natomiast nie znaczy to, że spór tu nie istnieje, bo otóż spór jest zasadniczy i dotyczy on tego, co jest istotą tej wolności. Co do istoty czegokolwiek zawsze jest pewien problem, jak tę istotę uchwycić. Natomiast w przypadku wolności możemy powiedzieć, że ta istota jest różnie ujmowana w zależności od tego, z jakim podejściem filozoficznym próbujemy o tej wolności rozmawiać. W prawie polskim, to znaczy są dwie możliwości. Jedna taka, że uznajemy, iż wolność zgromadzeń jest częścią szerszej wolności człowieka i ma źródło oczywiście w godności. Natomiast druga, już mniej chyba teraz atrakcyjna wersja, stoi na stanowisku, że jest to przyznana przez porządek prawny wolność, takie uprawnienie, powiedzmy, no prawo do wyrażania tych poglądów. Oczywiście w naszym porządku prawnym, na gruncie tej regulacji, która obowiązuje, ta pierwsza koncepcja jest właściwą. Więc w tym zakresie ta wolność oznacza, że pogląd takiego filozofa, który zajmował się wolnością, czyli Artura Schopenhauera, znajduje tutaj zastosowanie. W myśl tego poglądu wolność jest brakiem przeszkód materialnych do wyrażania własnej woli. Służy ona każdej istocie. Zauważcie Państwo, filozofowie już w XIX wieku, na początku, tak 30 lata, prawda, gdzieś 40, uważali, że wolność służy każdej istocie, prawda? No właśnie ta wolność w znaczeniu takim fizycznym, brak przeszkody, stąd mówimy wolne pole, wolna przestrzeń, wolny ptak. I to jest taki najbardziej pierwotny sposób rozumienia wolności, który odpowiada oczywiście językowemu, potocznemu rozumieniu. Oczywiście filozofowie zajmowali się innymi, tenże Schopenhauer również, innymi kontekstami. Natomiast nawiązuję do tego tylko z tego powodu, żeby po prostu pokazać, iż już wtedy rozstrzygnięto pewną rzecz, że ta wolność, wolność zgromadzeń jako wolność taka fizyczna, polega na tym, żeby nie było przeszkód w wyrażaniu swojej woli. Tak rozumiana wolność nawiązuje do koncepcji liberalnych, więc tu jakbym sobie sam zaprzeczał troszeczkę,
bo raczej konserwatywnie mam mówić. Ale nie, właśnie twierdzę, że mimo, że nawiązuje, bo musi nawiązywać, to jednak powinna w systemie prawnym być ograniczona i zdecydowanie umiejscowiona. Z tego prostego powodu choćby, że jak filozofowie inni twierdzili, obecnie człowiek no, staje się taką jednostką, która jest zdolna nawet doprowadzić do samounicestwienia. Więc na przykład Kołakowski powiedział, Leszek, w tym sensie o wolności, że jeśli jej nie zderzamy z prawdą, no to pozostajemy zawsze na obrzeżach jakiegoś nihilizmu, który do niczego nas nie doprowadzi jako społeczeństwa. Ale chciałbym jeszcze zauważyć rzecz taką, że wolność rozumiana w taki sposób, jak tu mniej więcej Państwu przedstawiam, to, proszę Państwa, nie jest wynalazek liberalnej demokracji, jakby się nam wydawało. Ale szkoda, że o tym zapominamy i utożsamiamy tę wolność tak przeciętnie z prawem petycji i sprzeciwu w Konstytucji Pensylwanii z 1776 roku. Tak twierdzą, proszę Państwa, konstytucjonaliści. Ale kierując się słowami świętej pamięci profesora Sylwestra Wójcika, który dla części osób zasiadających w Senacie przecież jest znanym, był znanym i jest znanym, naprawdę nie musimy wszystkiego wywodzić od prawa Komanczów, jak to profesor twierdził, gdy wszystko odnoszono do porządku amerykańskiego. Otóż, proszę Państwa, w polskim porządku prawnym od co najmniej 700 lat obowiązuje pewna instytucja, obowiązywała, bo to już teraz nie obowiązuje, instytucja, proszę Państwa, no rokoszu. A czymżeż był ten rokosz? No właśnie, był prawem sprzeciwu przeciwko państwu, które narusza wolności. Owszem, wtedy wolności szlacheckiej to dotyczyło, no bo to byli obywatele, prawda? To w Pensylwanii również nie była wolność dla wszystkich, tylko dla niektórych. Więc widzą Państwo, taki jest punkt wyjściowy. Co chcielibyśmy z panem profesorem Robertem powiedzieć o wolności u nas, uregulowanej w Konstytucji i w ustawie prawo o zgromadzenia. No jeden wątek chcemy podjąć, bo tych wątków oczywiście jest cała masa i można by tutaj przez kilkanaście godzin za chwilę spór prowadzić, nie po to wykład inauguracyjny został przewidziany. Ja chciałbym tylko do dwóch rzeczy odnosić się, mianowicie do podmiotowego zakresu tej wolności i tu głoszę taką tezę restrykcyjną, mianowicie taką, że ta wolność przysługuje każdemu, oczywiście tak jak Konstytucja stanowi, czyli każdy, ale każdy to nie znaczy każdy oczywiście, bo tym nie każdym na przykład nie jest osoba małoletnia, niepełnoletnia, tym nie każdym nie jest na przykład osoba ubezwłasnowolniona, tym nie każdym jest osoba, która pełni określone funkcje, na przykład publiczne, i tym nie każdym jest na przykład osoba, która z jakichś powodów znajduje się, proszę Państwa, w pewnym układzie korporacyjnym. Zaraz trzy tylko rzeczy o tym powiem. Pierwsza kwestia to taka. Musimy dokonać rozróżnienia wolności od możliwości realizowania wolności. Tego, zauważam, się często nie zauważa, nawet w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Moim zdaniem czym innym jest wolność i wolność rzeczywiście służy każdemu, nawet małoletniemu, no tak jak prawo własności przecież może służyć każdemu. Nie ma tu ograniczeń, więc wiek, pochodzenie, rasa, narodowość, płeć, nie może tu mieć znaczenia i nie ma. Natomiast czy my teraz możemy zrealizować tę wolność, wziąć udział w zgromadzeniu, to już zupełnie inna rzecz. W przypadku małoletnich twierdzę, że nie możemy tego zrobić z tego prostego powodu, że po pierwsze jest to wolność polityczna, a w wolnościach politycznych, tam gdzie ustawodawca konstytucyjny chciał, to powiedział wyraźnie, jak wiek wpływa na możliwość realizowania tej wolności. No na przykład w prawie o stowarzyszeniach, no na przykład w
prawie czynnym wyborczym, gdzie się odwołuje do wieku. Tam, gdzie się nie odwołuje do wieku, przyjmuję, że nie ma domniemania na rzecz wolności. Z jakiego powodu? No niestety, ustawodawca polski w tym zakresie marnie to robi, jak w wielu obszarach. Ale przyjmuję z tego powodu takie założenie i taki jest mój pogląd, że małoletni nie ponosi odpowiedzialności za własne działania. A więc nie ponosi żadnej odpowiedzialności do pewnego wieku, nawet karnej. Potem różnie to jest, to już oczywiście prawo karne rozstrzyga, a cywilnej zasadniczo nie ponosi. Więc teraz tak, sama ustawa zakłada, że w tym zakresie istnieje coś takiego jak legalizm zgromadzenia, a legalizm zgromadzenia może istnieć nawet wtedy, gdy dopuszczamy powstanie szkody na mieniu. To nie może być szkoda w znacznych rozmiarach, bo jeśli w znacznych rozmiarach, to wtedy oczywiście spotkamy się z odmową odbycia zgromadzenia, ale jeśli to nie jest w znacznych rozmiarach, to orzecznictwo Trybunału wskazuje, że legalizm jest zachowany zgromadzenia, a więc w legalnym zgromadzeniu mogą pojawiać się szkody. A mogą pojawiać się szkody, więc te szkody ktoś będzie musiał później ponosić, pokrywać. Trudno byłoby założyć, że te szkody ma pokrywać opiekun prawny, rodzic, zwłaszcza wówczas, gdy zasadniczo nie podziela poglądu, idei i działań małoletniego, bo wtedy byśmy doprowadzili do takiej sytuacji, w której dochodzi do naruszenia wolności tego opiekuna. A wolności nie możemy zgodnie z konstytucją realizować kosztem innej wolności. Tu pan profesor ma inną troszkę koncepcję, zatem przejmuje ode mnie teraz na chwilę ten głos. Ja tu zdominowałem, ale z tego powodu, panie rektorze, wysoki senacie, że jestem tym narratorem, jak w chórze antycznym również. My słyszymy, że tylko na chwilę. Na chwilę, bo zbyt długo profesorowi nie można pozwolić, bo on też jest takim bajarzem trochę, więc... Profesor Zbigniew obsadził mnie tutaj w roli, jak to określił, człowieka nowoczesnego, przy tym prezentującego liberalny osąd stanu rzeczy, co z natury rzeczy dzisiaj nie jest zbyt bezpieczne, i przydzielił mi rolę swoistego adwersarza. Niezależnie od takiej etykiety przyjdzie mi tutaj zgłosić pogląd przeciwny, jeśli chodzi o to, aby z wolności zgromadzeń wyłączać a priori osoby małoletnie. Artykuł 57 Konstytucji posługuje się zwrotem każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenia tej wolności może określać ustawa. Nie uważam, aby z aktualnie obowiązującego prawodawstwa w Polsce dało się przekonująco wywodzić, że owa wolność nie jest dostępna osobom małoletnim. Po wielokroć w Konstytucji spotykamy się i czynię tutaj z wielką atencją do panów profesorów Cola i pana profesora Eckharda. Posługuje się wyrażeniem każdemu, każdy. Przecież jako wskazanie adresata oznaczonych w ustawie zasadniczeń rozwiązań musi oznaczać to po prostu każdemu. Każdy wszak ma prawo do nietykalności osobistej. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, czci, dobrego imienia. Każdy ma prawo do sprawiedliwego, jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny, niezawisły sąd. Każdy pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania, jeżeli bezprawnie organy państwa tej wolności go pozbawiły. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów, pozyskiwania, rozpowszechniania informacji. Każdy ma prawo składać petycje, skargi i wnioski. Zarazem każdy ma prawo, signum temporis, do ochrony zdrowia. Każdy ma także obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy jest obowiązany do dbania o stan środowiska, ponosi odpowiedzialność za
spowodowane przez siebie pogorszenia. W moim przekonaniu w tych wszystkich zwrotach, tych wszystkich zwrotów wynika, że osoby małoletniej nie da się wyłączyć z tego desygnatu każdemu. Temu zwrotowi odpowiadają wszak w jakiejś mierze te konstytucyjne regulacje, gdzie posłużono się negatywnym określnikiem nikt. Czyli jest to negatywny jakby aspekt sformułowania każdy każdemu. Nikt, małoletni również, nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Nikt nie może być poddany torturom. Jestem przekonany, że w tych wszystkich zbiorach podmiotów mieści się osoba małoletnia poddana władzy Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowym argumentem, jak sądzę, jest to, że w Konstytucji, gdy ustawodawca chciał ściśle sprofilować określone normy, gdy chodzi o osobę małoletnią, posługuje się sformułowaniem dziecko. Mamy wiele, wiele przepisów konstytucyjnych, gdzie użyto takiego określnika. Poza tym, no już nie popadając w ten nadmierny liberalizm, zwróćmy uwagę, że w ustawie Prawo o zgromadzeniach jest istotne ograniczenie wolności osób małoletnich. Nie mają one możliwości, nie mają prawa organizowania tych zgromadzeń, ale nikt, w szczególności ustawodawca, nie wyłączył wolności uczestnictwa. W świetle zatem obowiązującego stanu rzeczy małoletni mogą brać udział na przykład w tak zwanym Marszu Niepodległości. Całe rodziny biorą udział razem z dziećmi, czy tak zwanym Marszu za życiem, czy w tak zwanym młodzieżowym strajku klimatycznym. Tą naszą polską Gretę Thunberg należałoby wtedy odciąć od możliwości udziału w takich zgromadzeniach. Dlatego uważam, że argumenty powołane czy przywoływane przez mojego kolegę mogą tylko być traktowane jako postulat delege ferenda. Na koniec może tej wypowiedzi argument natury prawno-międzynarodowej. Artykuł 15 ustęp 1 Konwencji o prawach dziecka inkorporowany do polskiego porządku prawnego przewiduje wprost uznanie przez państwo stronę tej konwencji prawa dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń. Taki jest mój pogląd w tej kwestii. A ja pozwolę sobie, panie profesorze, taką ripostą trochę tutaj zadziałać. Pewnie dalej już nie przejdziemy z rozważaniami tymi merytorycznymi, ale chciałbym na to odpowiedzieć w taki sposób, że pan profesor sztuką wielką się wykazał, taką erystyką troszeczkę, bo powołując się na przepisy Konstytucji, wyszukał różne przepisy dotyczące różnych wolności, wolności osobistych na przykład, i połączył je z wolnościami politycznymi. No zabieg jest to przedni, ale uznaję, że on nie wspiera tej argumentacji, tylko raczej przy mojej się on tej argumentacji przypisuje. Dlaczego? Bo inaczej musimy wolność osobistą traktować, która jest bezwzględnie, i ta Konstytucja ją traktuje, a tu mówimy o wolności politycznej, która musi wiązać się z pewnymi jednak konsekwencjami w życiu politycznym. Bo nie chodzi o to, że on nie może organizować jako małoletni, i słusznie, no bo czym by odpowiadał, prawda? Tu Trybunał się nawet zastanawiał nad tym, dlaczego ten małoletni nie może i czy to nie narusza przepisu Konstytucji. Ale dlatego moim zdaniem on nie może, bo on może tam nielegalnie działać również, on może szkody wyrządzać innych i wtedy organizator się od niego odcina, bo oczywiście wtedy organizator nie ponosi odpowiedzialności, i pytanie zostaje takie, i kto tę odpowiedzialność ponosi? To właśnie to jest z tego powodu ten pogląd. A co do prawa międzynarodowego, to pan profesor oczywiście zauważa również, że w tym artykule 15, przepraszam, jest ustęp drugi. A ten ustęp drugi odsyła trochę tak jak 31 Konstytucji w ustępie trzecim, że o tyle ta wolność zgromadzania jest, o ile zgodna z porządkiem prawnym, z moralnością, z innymi rzeczami i tak dalej. Więc
Ja nie twierdzę, że nie ma tego przepisu, że on jest, ale jego treść modyfikuje się przez ten ustęp drugi. Takie jest moje zdanie. Natomiast gratuluję profesorowi właśnie tego takiego chwytu, który pokazuje, że to jednak o tym samym mówimy, a moim zdaniem nie o tym samym. Mówimy o rzeczach podobnych, a jednak nie takich samych. Tutaj musi nastąpić riposta i będzie ona bardzo krótka. To nie żaden chwyt, szanowny kolego profesorze. Słowo musi znaczyć słowo. Ten zwrot musi mieć takie samo znaczenie w tej samej ustawie. To prawników uczymy, że te zwroty nie mogą czegoś innego oznaczać. Poza tym tutaj profesor sam użył takich chwytów, wskazując na konsekwencje udziału osób małoletnich, skutków, następstw. Pamiętajmy, że chodzi o udział w pokojowych zgromadzeniach. Odpowiedź jeszcze jedna. Pokojowym zgromadzeniem, zgodnie z orzecznictwem Trybunału, jest również i to zgromadzenie, które nie zostało zgłoszone. Tak to Trybunał rozstrzygnął, walcząc o poszerzanie zakresu wolności. Więc teraz proszę zauważyć, jeśli bylibyśmy konsekwentni, za czym ja jestem, że jeśli nie zgłoszone, to jest nielegalne, bo przecież wszyscy mamy, tak jak pan profesor powiedział, przestrzegać prawa. Ale jednak opcja międzynarodowa widzenia tej wolności była troszkę inna. I nawet w takiej sytuacji, gdy nie zostało ono zgłoszone, uznajemy, że jest legalne. Czyli w takim przypadku no powstawać mogą takie sytuacje, że niby pokojowe, choć nielegalne. I teraz mamy do czynienia właśnie z czym? No bo to chodzi o to, kto później będzie ponosił odpowiedzialność, na przykład gdy ten uczestnik tego postępowania zostanie poważnie poszkodowany. Bo jeśli dorosły i pełnoletni działa na własny rachunek, chcącemu nie dzieje się krzywda. Proszę zauważyć, że ja jako opiekun, pan profesor jako opiekun małoletniego może mieć postępowanie karne w zakresie takim, gdyby te szkody się pojawiły, o niesprawowanie należytej opieki. Więc nie rozumiem, z jakiego powodu miałbym ponosić odpowiedzialność za coś, z czym się głęboko, powiedzmy, nie zgadzam. Tu się różnimy w sensie faktycznym. Ja mam dzieci już pełnoletnie. To jest zmartwienie pana profesora i to był ten chwyt. I dziękujemy, szanowni państwo. Jeszcze jesteśmy przygotowani na następne godziny. W tekście to wszystko zapisaliśmy, ale rozumiemy, że już tak przeciągnęliśmy troszeczkę. Dziękujemy bardzo. Potwierdzam i potwierdza się, widzę zainteresowanie, że formuła dwugłosu jest dobrą formułą i myślę, że w przyszłym roku będziemy ją kontynuować. Proszę państwa, zbliżamy się powoli do końca naszej uroczystości. Informuję państwa, że rok akademicki 2022-2021 rozpocznie rzesza około 5000 studentów. Przyjęliśmy na pierwszy rok studiów około 2000 studentów na pierwszy stopień i drugi stopień, ale jeszcze mając teraz okazję i możliwość, zwracam się do osób, które się jeszcze nie obroniły, bo sporo jest w tym roku zaległości, oczywiście spowodowanych pandemią, żebyście państwo starali się, aby jak najszybciej prace były ukończone i obronione. Także no, z tym zastrzeżeniem, że oczywiście naszą działalność będą determinować rozwiązania prawne dotyczące pandemii, a przede wszystkim wymogi sanitarno-higieniczne. Proszę państwa, informuję, ogłaszam, że rok akademicki 2020-2021 uważam za otwarty. Quod felix faustum fortuna tumque sit. Bardzo proszę o Gaudem Mater.
Dziękuję bardzo. Proszę o wyprowadzenie sztandaru, a dziękuję jednocześnie Państwu za ten trud, który poświęciliście. Dziękuję bardzo. A okrojony senat, proszę o udanie się za sztandarem.